Czytam Słowo Boże z Ewangelii według świętego Łukasza z rozdziału 10, werset 13, 14 i 15. Biada Tobie, Chorazynie, biada Tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u Was się stały, dawno by w worze i popiele siedząc pokutowały. To też lżej będzie Tyrowi i Sydonowi na sądzie, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższony będziesz? Nie, aż do piekła zstąpisz. Gdy pośród rozmaitych miłych słów, jakie do nas docierają, jakie słyszymy ze strony naszych najbliższych, ze strony tych, którzy nas kochają, ze strony tych, którzy pragną naszego dobra, gdy czasem padają słowa twarde, słowa groźby, słowa przestrogi, zbliżających się konsekwencji, wtedy przechodzi nam po plecach dreszcz. Gdy padają słowa biada ci albo wezmę się za ciebie, to wtedy już coś się dzieje w naszej duszy, bo słowa, takie słowa mają swoją moc. Gdy ludzie przeklinają innych ludzi, to z doświadczenia wiemy, że tego nie można zlekceważyć, bo za tymi słowami idzie jakaś duchowa siła, która sprawia, że to przekleństwo w wielu wypadkach działa. I są rozmaite pomysły i sposoby, jak wywinąć się od takich słów, jakiegoś przekleństwa, jakiejś klątwy. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj przez chwilę zastanowili się nad tym, jak uniknąć klątwy, która ciąży na tym świecie, która ciąży na grzesznikach. Jak można uniknąć klątwy, które wypowiada Bóg przeciwko grzechowi, które popełniają ludzie? Te słowa, które przeczytaliśmy, wstrząsnęły mną w piątek. Na nowo wstrząsnęły, bo przecież nie pierwszy raz te słowa czytałem. I zobaczyłem, że Jezus wypowiedział słowa, które dotyczyły miejscowości Jemu terytorialnie najbliższych. Miast, w których bywał. Miast, w których czynił wiele cudów, w których okazywał miłość Bożą, w których mówił o Królestwie Bożym. Wypowiedział takie słowa, słowa biada. Biada to greckie uai, co znaczy okrzyk bólu, gniewu. Słowa, które odbieramy jako swego rodzaju przekleństwa, jako klątwę, jaką Pan wypowiedział przeciwko tym miastom. Były to miasta położone w rejonie największej aktywności Jezusa. Kafarnaum, tak wiadomo, jest to miasto, w którym Jezus zamieszkał, gdy rozpoczął publiczną działalność. Tam był jego dom, tam zawsze przychodził po okresie chodzenia wokoło, przychodził, tam po prostu była jego kwatera. Chorazyn, to było miasto położone bardzo bliziutko Kafarnaum, i jak można gdzieś tam przeczytać, miasto szczyciło się jedną z najbardziej okazałych synagog w Galilei, w Izraelu w tamtym czasie. Miasto pięknie położone, miasto, w którym ten kult Boga Jahwe był przecież bardzo praktykowany. Betsajda z kolei, to była miejscowość, skąd pochodziła prawie połowa uczniów Jezusa. Położone na północy Jeziora Galilejskiego, wioska rybacka, ale stamtąd właśnie pochodzili jego uczniowie, więc miejscowości jakby bliskie Jezusowi. Dlaczego Jezus wypowiedział te słowa o Chorazynie, Betsajdzie i Kafarnaum? Dlaczego? Słowo Boże mówi, że zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie
Oto jest przyczyna, dlaczego Jezus wypowiedział takie słowa, choć to były miasta bliskie mu, chociaż to tam mieszkali ludzie, którzy go znali osobiście, on ich znał, on i wielu z nich uzdrowił, wielu im pomógł, uczył ich i tak dalej. To byli ludzie, z którymi się znał może bardziej niż Janek w Kutnie z innymi ludźmi, a jednak wypowiedział takie twarde słowa. Dlaczego wypowiedział takie twarde słowa? Dlatego, że ci ludzie, mimo tego, że słyszeli tyle dobrych słów, słyszeli, jaka jest droga zbawienia, co powinni zrobić, nie chcieli się do tego zastosować. Dlaczego matka albo ojciec czasem mówi do dziecka twarde słowa? Dlaczego? Czy dlatego, że po prostu ma upodobanie w tym, żeby powiedzieć coś twardego przeciwko własnemu dziecku? Czy na pierwszy odruch tak się odzywa do swoich dzieci? Nie. Najpierw mówi, najpierw tłumaczy, najpierw zachęca, najpierw napomina. W końcu mówi, jak się nie weźmiesz za siebie, to ja się wezmę za ciebie. I wtedy zobaczysz. Pan powiedział te słowa dlatego, że ci ludzie nie chcieli pokutować. Nie chcieli. Oni chcieli korzystać z tego, co Jezus oferował. Jak byli chorzy, oj, jak trwoga, to do Boga. Chcieli, oni się nawet może szczycili tym, że Jezus tu u nas właśnie, ten Jezus, o którym wszędzie mówią, on właśnie tu jest stąd, to jest nasz ziomek, nie, i tak dalej. Ale nie chcieli zmienić swojego życia. I gdy Jezus wypowiedział, biada wam, to co się stało z tym miastem? Co się stało? Oto dzisiejszy Chorazm, Chorozajem. Co tutaj widzimy? Nic nie widzimy. Trochę czarnych jakichś kamieni poodkopywanych tam gdzieś, ogrodzonych płotkami. I nic nie ma. A żywej duszy tam nie ma. Nikt tam nie mieszka, nikogo tam nie ma. No to może ten Chorazm tak jakoś wyjątkowo, bo taka dziwna nazwa w ogóle i tak dalej. Ale weźmy może Betsaidę. Jak wygląda Betsaida dzisiaj? Żywej duszy. Nikogo. Trochę czarnych kamieni. Gdzieś tam odkopują. No ale to może w takim razie Kafarnaum, tak położony nad samym brzegiem Jeziora Galilejskiego, no taka nazwa, Jezus tam w ogóle przez 3 lata mieszkał. Może oto jak wygląda dzisiejsze Kafarnaum. Nikt tam nie mieszka, turystów tylko trochę przychodzą, chodzą, oglądają, tam jakaś katolicka świątynia, jakiś tam paru dozorców i to wszystko. I potem bramę zamykają. Jadą do domu ludzie, a to zostaje puste. Gdy Pan wypowiada słowo biada ci, to tak się potem dzieje. To naprawdę jest biada. To naprawdę jest biada. Jakże inaczej jest, gdy Pan wypowiada słowa błogosławieństwa nad nami. Jakże inaczej jest, kiedy towarzyszy nam Jego błogosławieństwo. Gdy korzystamy z Jego łaski. Gdy możemy rano wstawać i mieć to przeświadczenie, o, Pan jest ze mną. On mnie będzie błogosławił. Gdy mogę czytać te psalmy, czytać i delektować się prawdą Słowa Bożego. Bardzo źle jest, gdy zaczynamy żyć tak, że ciąży na nas jakiś rodzaj Jego klątwy, Jego przekleństwa. Co zawsze i niezmiennie jest przez Boga obłożone klątwą? Nie jesteśmy w stanie dzisiaj zbyt wiele na ten temat mówić, ale choćby parę rzeczy chciałbym pokazać tak bardzo skrótowo, żebyśmy zobaczyli, że są pewne rzeczy, które od zawsze przez Boga są obłożone klątwą. Czyli, że nie będzie nam towarzyszyć Jego błogosławieństwo, że będzie nam zawsze towarzyszyć Jego biada, jeżeli będziemy tak żyć, czy z tym mieć do czynienia. Po pierwsze,
Na pewno klątwą Bożą jest obłożone wszelkie nieposłuszeństwo Bogu. Gdy człowiek nie postępuje zgodnie z jego wolą, to biada mu, można powiedzieć krótko. Gdy myście do Hebrajczyków czytały o Izraelu tamtych czasów, to jest taka oto refleksja Hebrajczyków 3,18. A komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Czyli, że nieposłuszni, chociaż byli ludem Bożym, chociaż nazywali się Izraelitami, chociaż mieli dobre pochodzenie, chociaż znali Pisma, ponieważ byli nieposłuszni, Bóg powiedział: biada wam, nie wejdziecie do mojego odpocznienia. Nieposłuszeństwo zawsze jest pod klątwą Bożą, jest obłożone klątwą Bożą. Co jeszcze? Co widzimy w Słowie Bożym, jak czytamy Nowy Testament, że jest obłożone klątwą? Na pewno klątwą Bożą jest obłożona obłuda. Gdy udajemy kogoś innego niż w rzeczywistości jesteśmy, gdy nie jesteśmy szczerzy przed Bogiem, to możemy zrobić wrażenie na innych ludziach, nawet mogą nas pochwalić, nawet mogą o nas dobre rzeczy opowiedzieć, ale wcale to nie zmienia faktu, że ciąży na nas Boże biada. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza 7 razy Bóg wypowiada: biada wam, obłudnicy, biada wam. Oni o sobie tak nie myśleli. Inni ludzie o nich tak nie myśleli, ale Jezus powiedział o nich: biada. I biada. Jak On mówi biada, to żeśmy spojrzeli na te miasta. To naprawdę biada. Obłuda jest obłożona klątwą Bożą. Jeśli udajesz kogoś, kim nie jesteś, ciąży na tobie Boża klątwa. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy, wzywał Pan Jezus. Strzeżcie się tego, bo to sprowadzi na was przekleństwo Boże. Co jeszcze jest obłożone klątwą Bożą? Brak przebaczenia. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, czytamy w Marka 11:25, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Widzimy to? Jeżeli nosisz w sercu nieprzebaczenie w stosunku do kogokolwiek, to ciąży na tobie Boże przekleństwo. Żeby nie podlegać temu przekleństwu, trzeba czym prędzej przebaczać, odpuszczać winy innym. Bo inaczej biada ci, jeśli nie przebaczyłeś, jeśli nie nosisz w sercu miłości, życzliwości w stosunku do innych ludzi. Bożą klątwą obłożone jest nawet coś takiego jak brak miłości do Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Ojciec Niebieski miłuje swojego Syna. Wszystko dał do Jego dyspozycji. Pismo wydaje wielokrotnie to świadectwo. I Bóg patrzy na wszystkich ludzi i na nas tutaj zebranych dzisiaj i patrzy, czy jest w nas miłość do Jezusa Chrystusa, do Jego Syna umiłowanego. Jeśli nie widzi w nas miłości do Jego Syna, respektu, wdzięczności dla Jego Syna, jeśli widzi, że nasze serce jest obojętne w stosunku do Jego Syna, bo Jego serce nie jest obojętne w stosunku do Jego Syna, ale jeśli widzi, że dla nas to jest obojętny, to ciąży na nas biada. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranata. Mocne słowa. Jeśli twoje serce nie drży, gdy myślisz o Jezusie, jeśli jesteś obojętny, jeśli ci jest wszystko jedno, jesteś pod przekleństwem Bożym. Bo kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Bracia i siostry, mocą Słowa Bożego niektóre miejsca, rzeczy, postawy są obłożone klątwą. Czy tego chcemy, czy nie? To nie od nas zależy. To On decyduje, że o pewnych sprawach, rzeczach, miejscach mówi biada.
biada. To jest obłożona klątwa. I trzeba nam wystrzegać się tego, co jest obłożone klątwą. Trzeba nam dociekać, co Bóg myśli o tej sprawie, o tych ludziach, o tym miejscu, o tych okolicznościach, o tych rzeczach. I stosownie do tego albo się z tym wiązać, albo się od tego trzymać z daleka. Bo jeśli coś jest obłożone klątwą, to trzeba się trzymać od tego z daleka, żeby ta klątwa nie przeszła też na nas. Spróbujmy spojrzeć na pewien obraz, który też ostatnio ożył w moim sercu. Mianowicie, gdy Izraelici zdobywali pierwsze miasto w ziemi obiecanej, Jerycho, wiemy, że tam właśnie doszło do zlekceważenia Słowa Bożego, ponieważ Bóg wyraźnie przed zdobyciem Jerycha określił, co i jak trzeba robić. I powiedział, co jest obłożone klątwą. I powiedział tak, wystrzegajcie się tylko tego, co jest pod klątwą, abyście nie zabierali nic z tego, co obłożyliście klątwą. I abyście przez to nie narazili na klątwę obozu Izraela, i nie wtrącili go w nieszczęście. Powiedział, wszystko macie obłożyć klątwą. Z wyjątkiem Rahab, nierządnicy, wiemy dlaczego. Ci, co czytają Biblię, wiedzą dlaczego. Że pomimo tego, że była kobietą lekkich obyczajów, uwierzyła, zrobiła coś takiego, co zmieniło jej całkowicie pozycję. To jest właśnie niesamowite, że u Boga tak może być, że przez wiarę człowiek w jednej chwili z człowieka przeklętego, skazanego na śmierć, staje się obiektem Bożej miłości i troski. To jest niesamowite. Więc Izraelici otrzymali konkretną instrukcję, co ma być obłożone klątwą. I wszystko poszło bardzo dobrze. Zdobyli to Jerycho i wiemy w jak cudowny sposób. I szłoby im dalej bardzo dobrze, gdyby nie pojawił się jeden człowiek, który wziął trochę z tego, co było obłożone klątwą. Achan, syn Karmiego, z plemienia Judy, wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. Wziął nieco, troszeczkę. Tak tylko troszeczkę wziął. Potem w świadectwie wypowiedział tak, ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, 200 sykli srebra i jedną sztabkę złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Dyskretnie, bez rozgłosu, bo tak mu się by przydało. Leży, a co to za różnica? I niestety, on wziął to, co było obłożone klątwą, a więc ta klątwa przeszła na niego. Mało tego, przeszła na cały obóz izraelski, bo ruszyli zdobywać Aj. Według wyliczeń strategów nie trzeba było tam wielu żołnierzy nawet, bo takie miasto nieduże, poszli i dostali takiego łupnia, że tysiące ludzi zginęło. Tragedia się zaczęła dziać. Jozue skonsternowany upadł. Boże, co tu robić? O co chodzi? W ogóle nie może tego pojąć. I wtedy przyszło Boże wyjaśnienie. Powiedział tak. Izrael zgrzeszył. Naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem, wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. I jakby nigdy nic. Pod dywan, tam w namiocie włożone, zamieczone pod dywan. I co? Idziemy dalej, jedziemy, wszystko jest okej. Okay. Otóż nie jest okej, okay, bo coś, co jest obłożone klątwą, dostało się pomiędzy lud izraelski. Jakie były i jakie są nieuchronne konsekwencje posiadania tego, co jest obłożone klątwą? Jakie są konsekwencje czynności obłożonych klątwą? Przez Boga obłożonych klątwą? Jakie są nieuchronne konsekwencje przebywania w miejscach obłożonych klątwą? W tej historii mamy przynajmniej dwie takie konsekwencje przedstawione ku przestrodze, niech i dzisiaj zabrzmią w naszym zgromadzeniu. Po pierwsze, gdy coś obłożone klątwą, przez Boga obłożone klątwą, my przyjmujemy, bierzemy, zatrzymujemy w
wprowadzamy do naszego życia, to tracimy Bożą obecność. Bóg powiedział: nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Jaśniej nie trzeba tego mówić. Jeśli jest coś w twoim lub moim życiu, coś, co jest przez Boga obłożone klątwą, to nie liczmy na to, że Bóg będzie pośród nas, że będzie się objawiał pośród nas, że będzie nas wspierał, że będzie nam towarzyszył. Nie, klątwa na nas spoczęła, biada nam po prostu. Chociaż możemy robić jakie piękne miny i piękne pieśni śpiewać i wznosić ręce i nie wiadomo jak się wzajemnie zachęcać, jeżeli coś jest w moim życiu, co jest przez Boga obłożone klątwą, to Bóg nie będzie ze mną. Mogę wyśpiewywać i przytaczać: Panie, dzięki Ci, że jesteś z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tak jest, ale wśród tych, którzy usunęli spośród siebie to, co jest obłożone klątwą. Bo jeśli coś jest obłożone klątwą, to oddziela nas od Bożej obecności. Po drugie, w 13 wersecie dalej czytamy: nie będziesz mógł ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Że gdy w naszym życiu jest coś, co jest obłożone klątwą, jesteśmy słabi, duchowo słabi, nie jesteśmy w stanie stawić czoła przeciwnikowi. On może robić z nami, co chce, a będziemy zawsze dawać mu tyły, bo jest coś, co obłożone, jest obłożone klątwą w naszym życiu i jesteśmy słabi. Jesteśmy niezdolni stawić czoła przeciwnikowi. Słowo Boże dosyć wyraźnie mówi dla tych, którzy tylko by chcieli się dowiedzieć, co u Boga jest pod przekleństwem. Wystarczy otworzyć 5 Księgę Mojżeszową, 28 rozdział, a tam jest cała lista tego, o czym Bóg mówi: biada. Biada, przeklęty, kto od wersetu 15 aż po 68, nie będziemy tego czytać. Jeśli ktoś ma obawy, czy wszystko jest usunięte z jego życia, co jest obłożone klątwą, to może i powinien czytać uważnie. Ruiny trzech miast, które dzisiaj zobaczyliśmy, świadczą, że to nie przelewki, gdy Pan mówi o kimś biada, czy o czymś mówi biada. Świadczy też o tym zrujnowane życie wielu ludzi. Nie tylko tamte czarne ruiny o tym świadczą, ale ruiny ludzkiego życia, które obserwujemy w naszych rodzinach, w naszym sąsiedztwie. Widzimy, jak życie ludzi, gdy znajduje się pod Bożym przekleństwem, jak wygląda i do czego prowadzi, jak się rozpada, niszczeje, jak marnieje z dnia na dzień. Dzisiaj spotykamy się z rozmaitymi, zawiłymi sposobami, metodami na wyjaśnienie tego, jak to się dzieje, że pewne przekleństwo ciąży na niektórych ludziach. I są takie rozmaite nauki, które docierają do naszych zborów, które objaśniają przyczyny przekleństwa. Że to tam kiedyś dziadek czy babcia coś przekleła, albo że coś tam kiedyś naród zrobił na tej górze czy w tym mieście. I to jest przyczyna, dlaczego w tym kraju się tak wiedzie, dlaczego w twojej rodzinie się tak wiedzie, dlaczego się nie możesz podnieść i ciągle tego. I takie różne mądrości wypowiadają ci ludzie. Biblia mówi, że zasadniczo klątwa, przekleństwo, biada bierze się z nieposłuszeństwa Bogu. Nie ma co tutaj filozofować i szukać nie wiadomo czego. Prosta odpowiedź: nieposłuszeństwo Bogu. Wtedy jest biada. Mamy też rozmaite cudaczne sposoby łamania i zrzucania tych różnych przekleństw, klątw, dzisiaj w chrześcijaństwie praktykowane. Ostatnio nawet był jakiś marsz modlitewny, czy jakby to nazwać, że w różnych punktach, z różnych punktów kraju
szli ludzie, modlili się, wchodzili do takich miejsc, gdzie powiedzmy eksterminowano Żydów, nie, albo prześladowano szczególnie, mordowano ich i tam modlili się, żeby uwolnić nasz kraj od przekleństwa. Od przekleństwa. Jeśli się tam pomodlą i tam się pomodlą, i w tym punkcie, i w tym, na terenie tego obozu, to jest cudowny sposób na to, żeby uwolnić kraj od przekleństwa. To nie jest prawda. To nie jest biblijna prawda. To są ludzkie banialuki, kabała ludzka, żeby tylko... Ja nie chcę już w to wchodzić. Biblia mówi, że jest prosty sposób na to, jak uniknąć klątwy, jak uniknąć przekleństwa. Oddzielić się od tego, co jest obłożone klątwą. Proste. Skoro takie proste, to czemu takie trudne? A to już ja nie mam odpowiedzi na to. To każdy z nas powinien poszukać odpowiedzi w Biblii i we własnym sercu. Bo Biblia mówi, jak uniknąć klątwy. Jak być wolny od klątwy. Klątwa ciąży na różnych ludziach, miejscach, rzeczach, sprawach, postawach. Ciąży. I przyjdzie czas, kiedy się całkowicie wypełni. Cały świat zostanie potępiony, Pismo Święte mówi. Ale Biblia uczy nas, jak to zrobić, żeby wraz z tym światem nie być potępionym. Co zrobić? Odczyniać coś, nie wiadomo co, oddzielić się od tego, co jest obłożone klątwą. Proste. Nie mówię, że łatwe, ale proste. Tak Biblia mówi. Biblia mówi, błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. I są mu posłuszni, jak mówili przekład. Oto jest droga do tego, jak uniknąć klątwy. Jak to zrobić, żeby żadne biada na nas nie ciążyło. Bracia i siostry, powstańmy teraz. I stając tak przed Bogiem, zadajmy sobie pytanie w świetle Słowa Bożego. Czy czasem w moim życiu nie ma czegoś, co jest obłożone klątwą? Czy czasem nie jestem tak jak ów Achan, któremu się coś tam spodobało, coś tam dyskretnie zrobił lub robi? I myśli sobie, że to żadna sprawa, że to nie jest problem, że to jest takie przecież... takie niepozorne i małe. Jeśli coś przez Boga zostało obłożone klątwą, to nie ma innego sposobu na to, żeby ta klątwa na nas nie zaciążyła, jak oddzielić się zdecydowanie, posłusznie oddzielić się od tego, co jest obłożone klątwą. Będziemy się modlić. A gdy się będziemy modlić, zachęcam was do tego, żebyśmy szczerze stanęli przed Bogiem. Bo Bóg zna nasze serca. Bóg wie wszystko, co ukryte. Bóg wie wszystko, co robimy gdzieś tam w zaciszu swoich mieszkań. Co myślimy, co się dzieje gdzieś tam w tych sferach sekretnych naszego życia. Oczywiście wie też, co się dzieje w tym publicznym naszym życiu. Módlmy się dzisiaj o to, aby pomógł nam, aby wspomógł nas, abyśmy usunęli spośród siebie wszystko to, co jest obłożone klątwą. Abyśmy byli wolni od przekleństwa. Abyśmy w ten sposób doświadczyli błogosławieństwa Bożego. Błogosławieństwo Boże, łaska Boża jest dla Ciebie. Jest dla każdego, kto jest w tej sali. Miłość Boża jest tak wielka, że Bóg Ci odpuści wszystkie Twoje grzechy. Bóg oczyści Twoje życie. Bóg wyczyści całe konto, które się gdzieś tam, na którym się nagromadziło dużo różnych obciążeń. On to wszystko usunie. Tylko szczerze do Niego przyjdź i powiedz: Panie, ja nie chcę żyć na krawędzi tego niebezpieczeństwa, że jakaś klątwa, że jakieś biada Twoje spocznie. Nie chcę być tak jak Kafarnaum, Betsaida i Chorozajn. Chcę być posłuszny Tobie. Chcę się przejąć, chcę się opamiętać, chcę się nawrócić do Ciebie. Módlmy się, bracia i siostry. Cicho i głośno, podnosząc głos w indywidualnej modlitwie, szeptem,
ale proszę Was, zachęcam Was, to jest czas, gdy możemy z Panem szczerze porozmawiać. Panie Jezu, staję dzisiaj przed Tobą, mając na uwadze to, co powiedziałeś kiedyś do mieszkańców tych trzech miasteczek, w których żyłeś, w których chodziłeś, uzdrawiałeś. Przejęty tymi słowami, skutkami Twoich słów, staję dzisiaj przed Tobą i proszę, badaj moje życie. Zbadaj mnie, Panie, i pokaż mi to, co jest przez Ciebie obłożone klątwą, abym się od tego oddzielił. Wyznaję tę wolę, to pragnienie, aby oddzielić się od wszystkiego, co przez Ciebie zostało obłożone klątwą. Bo chcę Twojego błogosławieństwa, Panie, bo chcę tego pięknego życia z Tobą, nie tylko tu na tej ziemi, ale na wieki wieków. I modlę się o to, Panie, pokaż mi, czy czasem nie idę jakąś drogą zagłady i prowadź mnie drogą życia wiecznego. O to się modlę. Modlę się też o tych wszystkich, którzy są tu dzisiaj ze mną. O tych, którzy już Ciebie znają i o tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Że być może po raz pierwszy słyszeli to świadectwo, jak Ty zmieniasz ludzi. Po raz pierwszy są na takim zgromadzeniu. Modlę się o tych, którzy jeszcze nigdy swojego serca Tobie nie otworzyli. Modlę się, abyś dzisiaj dotknął, Panie, i dał tę trwogę, żeby nie żyć pod Twoją klątwą, żeby nie mieć kontaktu z tym, co jest obłożone klątwą. Modlę się, Panie, oświć, dotknij serc i oświć, jak uniknąć przekleństwa grzechu, jak uniknąć wiecznego potępienia. Proszę Cię o to, Panie, aby żadna osoba, która jest tutaj dzisiaj, nie poszła na wieczne potępienie. Abyśmy wszyscy byli zbawieni. Modlę się, w łasce swojej to spraw. Oświeć i poprowadź. Modlę się o to serdecznie, Panie Jezu.